przypomina dzisiaj pasiasty Dzień Dziecka. No powoli ta impreza wpisuje się tak samo w tożsamość Krakowi jak trening noworoczny czy święcenie wielkanocnych pokarmów. No to na pewno fajnie, że taka nowa tradycja świecka tutaj zawitała przy kałuży. Tak, mamy nadzieję, że pasiasty Dzień Dziecka stanie się coroczną imprezą i w kalendarzu pasiaka zagości na stałe. Będzie to tradycja podobna do tego, jaką jest trening noworoczny czy święcenie pokarmów. Powiedz, jakie atrakcje dzisiaj czekały tutaj na naszych milusińskich? Dla najmłodszych przygotowaliśmy szereg atrakcji, między innymi dmuchańce, które stoją za nami. Mieliśmy również odwiedziny i pokaz straży pożarnej, pokaz ratownictwa medycznego, pokaz Zośki. Dzieci mogły współtworzyć i malować oprawę meczową. Odbył się pokaz szkoły sztuk walki. Mieliśmy odwiedziny piłkarzy oraz hokeistów, którzy prezentowali swój sprzęt. No i szereg mniejszych atrakcji, takich standardowych, połączonych z tym, co się dzieje zwykle na sektorze rodzinnym, czyli malowanie twarzy, przygotowywanie rysunków na konkurs plastyczny i wiele, wiele innych mniejszych rzeczy. Weronika, no widzę, że buzia wymalowana w barwy Krakowi, bluza też tematyczna, do tego jeszcze pompony. No co, po co to wszystko? Jestem cheerleaderką na Krakowi. No a dzisiaj co tutaj robiłaś? Tańczyłam z moimi koleżankami w drużynie. Czyli trochę zapewniałaś atrakcję innym dzieciakom, ale też pewnie i dla Ciebie spore atrakcji. Co Tobie się tutaj dzisiaj najbardziej podobało? Dzisiaj mi się najbardziej podobało, jak wszyscy dzieciaki na nas patrzyły i mogłyśmy przed nimi występować. Czyli co, czyli fajny Dzień Dziecka na Krakowi? Bardzo fajny, najlepszy i właśnie z mamą się zastanawiamy, czy zostać do końca, czy nie. No to może zapytamy mamy, właśnie zostajecie do końca? Chcemy zostać do końca, aczkolwiek obowiązki wzywają. Bardzo mi się podoba. Takie rzeczy muszą się odbywać, powinny też dla promocji sportu i przede wszystkim radość dzieciom sprawiamy po raz kolejny. Są piłkarze Krakowi, są hokeiści, czyli wy Komarch Krakowi i nie widać tak wcale, żeby to piłka nożna cieszyła się większą popularnością, bo do was też spora kolejeczka. No to nas na pewno cieszy, że mamy jakiś tam swoich małych fanów i oby tych fanów było więcej, żeby ich przybywało, żeby ten sport się robił coraz bardziej popularny. Tego sobie życzymy. Już jestem po raz drugi, w zeszłym roku też byłem, bardzo fajna inicjatywa. Już od dłuższego czasu planowałem, że się tutaj pojawię. Starszy syn niestety nie chciał jechać, był zajęty zabawą w domu, no ale przyjechałem z młodszym, jest bardzo fajnie, jest wiele atrakcji dla dzieci, także na pewno miłe popołudnie. Spora grupa kibiców i tych najmłodszych i tych trochę starszych, no to też pokazuje, że Krakowia no jest ważna w Krakowie. No oczywiście, że tak, przy wszelkiego rodzaju akcjach, nie tylko przy okazji Dnia Dziecka, zawsze jest wszędzie pełno kibiców Krakowi. Cieszy to, że są całe rodziny, że to nie tylko najbardziej zagorzali kibice, ale także dzieciaki, osoby starsze. Bardzo, bardzo przyjemna rodzinna atmosfera i myślę, że to buduje taki dobry klimat wokół Krakowi.